Świat zmienia się szybciej niż myślisz. Czy zdajesz sobie sprawę, że sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na twoje życie codzienne? Nazywam się Wladimir i chcę razem z moimi gośćmi podzielić się z tobą praktyczną wiedzą na temat uczenia maszynowego i tematami pokrewnymi. Pokazać, o co w tym biega i jak możesz wykorzystać to w praktyce. Jeżeli chcesz być krok do przodu przed swoją konkurencją, usprawnić jakość produktu czy podejmować bardziej trafne decyzje, to podcast Biznes Myśli jest dla siebie. Zapraszam. Cześć! W 13 odcinku podcasta Biznes Myśli. Gartner opublikowała tak zwany Hype Cycle na rok 2017. Po polsku to pewnie zabrzmi jako cykl szumu albo cykl dojrzałości technologii. Hype Cycle został wymyślony przez Gartner w 1995 roku i składa się z 5 faz. Najpierw pierwsze informacje na temat technologie. To jest pierwsza faza. Druga faza to dużo szumu i wielkie oczekiwania od tej technologii. Trzecia faza rozczarowania, bo wykrywają się pewne ograniczenia. Czwarta faza to naprawa tych ograniczeń i znów oczekiwania. Piąta faza i ostatnia to jest stabilizacja. Mówi się, że wtedy technologia dojrzała i oczekiwania są połączone z możliwościami. Podam Ci przykład. Na samym początku, czyli w fazie numer 1, jest tak zwany Smart Dust. Po polsku to zabrzmi jako inteligentny kurz. W dużym uproszczeniu. Wyobraź sobie ziarna piasku. A teraz pomyśl, że tam jest mini procesor, bateria i sensory. Bateria jest ładowana poprzez słońce lub inne naturalne źródła energii. Takie cząstki mogą robić wiele różnych rzeczy. Obserwować otoczenia, mierzyć różne parametry lub nawet szpiegować. Stanisław Lem jeszcze w roku 1964 w swojej książce Niezwyciężony miał podobną wizję. Teraz o tym mało się mówi, ale wiele się robi w tych miejscach, o których akurat mało się mówi. Podam Ci przykład, co mam na myśli. Pamiętasz o swoich uczuciach, kiedy kilka lub kilkanaście maksymalnie lat temu po raz pierwszy wyszedł w publiczność ekran dotykowy? I wtedy to robiło takie wrażenie, wow. Natomiast dotykowa technologia jest stosunkowo stara. Ona już była znana co najmniej w latach 70-tych, to co najmniej ubiegłego stulecia. Podobnie do Smart Dust jest 4D printing. Teraz bardzo mówi się o 3D printing, teraz mam na myśli 4D printing, który również jest w fazie pierwszej. Co to jest? Jednym słowem, 4D printing można wytłumaczyć jako transformer. Wyobraź sobie, że został wydrukowany jakiś obiekt, który może transformować się w inny obiekt z czasem. To ma wiele obszarów zastosowań w biznesie, ale temat naprawdę jest rzeka. Podziel się swoją opinią. Czy chcesz więcej się dowiedzieć na temat technologii przyszłości, takich jak Smart Dust? Wracając do cyklu dojrzałości, czyli Hype Cycle, zwykle technologia przesuwa się w czasie od lewej do prawej strony, czyli od fazy numer 1 do fazy numer 5. Dla każdej technologii to potrzebuje różną ilość czasu, od kilku lat do 10 lub nawet więcej. Machine Learning po raz pierwszy pojawił się w cyklu dojrzałości 3 lata temu. Przedtem były tematy powiązane, takie jak Data Science lub Big Data, ale niekoniecznie Machine Learning wprost. Przez 3 lata, włączając rok 2017, Machine Learning ciągle jest w fazie numer 2, czyli dużo szumu. Ale ciekawostka jest to, że 3 lata temu Machine Learning był bliżej fazy trzeciej niż w roku 2017. Czyli szumu stało się jeszcze więcej niż było, a miało stać odwrotnie. To jest ciekawe. A co to znaczy w praktyce? Kilka wniosków. To, że jesteśmy na etapie, kiedy ilość szumu rośnie. Temat jest bardzo nagrzany i zawiera sporo magii. Kolejny wniosek jest taki, że oczekiwania rosną znacznie szybciej, niż biznes jest gotów je wykorzystać. Stąd płynie kolejny wniosek, że po fazie drugiej jest faza trzecia, czyli rozczarowanie wynikające z błędnego rozumienia możliwości. Postaram się Ci pomóc przejść z fazy drugiej w fazę trzecią z najmniejszą stratą jak materialną, tak i moralną. Przygotuję na to osobny odcinek. Już mam kilka pomysłów, jak to można zrobić, ale chętnie posłucham Twoje sugestie albo które obszary warto poruszyć. Proszę, podziel się ze mną. Gościem dzisiejszego odcinku jest naukowiec z DeepMind Mateusz Malinowski. W drugim odcinku podcastu już wspomniałem o Turing Test,
Również o tym rozmawialiśmy w innych odcinkach podcastu, na przykład w 10 z Aleksandrą Przygalińską. Natomiast Mateusz kilka lat temu zdefiniował Visual Turing Test, który nabiera coraz większą popularność i ważność. Też chciałbym powiedzieć kilka słów o DeepMind. To jest brytyjska firma zajmująca się sztuczną inteligencją, założona w roku 2010, która za 4 lata po założeniu, czyli w 2014, została przyjęta przez Google za 500 milionów dolarów. Firma stała się bardzo znana ze swoich osiągnięć gry w Go. DeepMind zaimplementował gracza o nazwie AlphaGo i bardzo głośno było po wygranej Lee Sedol'a w marcu 2016 roku. Lee Sedol w roku 2003 zwiększył swój rank z 4 dana do 9 dana, który jest najwyższy. I tutaj warto powiedzieć, że nie ma jednego oficjalnego rankinga w Go, ale ten, który uważa się za najważniejszy, to wtedy można było zobaczyć, że Lee Sedol zajmował 4 pozycję w świecie na moment, kiedy grał z AlphaGo. No i przegrał. Następnie, już w tym roku, czyli w maju 2017, odbyła się gra z KG. To jest Chińczyk, który ma teraz 20 lat, ale to jest osoba, która zajmuje pozycję numer 1 w rankingu Go przez ostatnie 3 lata. No i AlphaGo w tym roku wygrało Go. Dosłownie 2 miesiące temu. Po tym wydarzeniu CEO DeepMind Demis Hassabis powiedział, że AlphaGo może teraz wyjść na emeryturę, bo cel został osiągnięty, a zespół, który nad tym pracował, będzie robił inne projekty. AlphaGo naprawdę zrobiło ogromne wrażenie i już wydaje się, że sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej mocniejsza. A w tym czasie nadal są problemy, które dla sztucznej inteligencji są bardzo trudne. Między innymi znany jako paradoks Murawecka. Jak mówił jeszcze Marvin Minsky, cytuję go, generalnie najmniej jesteśmy świadomi tych rzeczy, które nasze umysły robią najlepiej. I dodaję, jesteśmy bardziej świadomi prostych procesów, które nie działają dobrze, niż złożonych procesów, które działają bezbłędnie. No właśnie, i tak jeden z przykładów, gdzie sztuczna inteligencja wygląda albo wyglądała bardzo słabo, to rozumienie relacji. Prosty przykład. Jest stół, gdzie stoi szklanka wody, kubek i talerz. Każdy z nich ma położenie, materiał, z którego zbudowany i kształt. Jeszcze wiele innych cech. Załóżmy, że talerz stoi za kubkiem. Jeżeli zapytamy dziecka, który ma kilka lat lub nawet mniej, co jest za kubkiem, odpowiedź będzie talerz. Dla nas to zadanie brzmi absurdalnie proste, ale to jest bardzo trudne dla maszyny. Rozumienie takich rzeczy przez maszyny jest koniecznie dla zbudowania mocnej sztucznej inteligencji i dlatego m.in. DeepMind pracuje nad tym. Mateusz to jeden z naukowców, który pracuje nad tym problemem. Zapytałem go, czy nadal to jest wyzwaniem i jakie są postępy. Mateusz powiedział. Można powiedzieć, że było wyzwaniem, no bo w celu właśnie takiego relacyjnego wnioskowania przez maszyny stworzyliśmy moduł, który nazwaliśmy Relation Networks. Jest to z grubsza rzecz biorąc sieć neuronowa, która rozważa dwa obiekty na obrazie, porównuje te dwa obiekty ze sobą za pomocą kilkuwarstwowej sieci neuronowej, a następnie agreguje wszystkie te reprezentacje takich par w celu stworzenia jednej reprezentacji globalnej całego obrazu. No i za pomocą tak zbudowanej sieci neuronowej otrzymaliśmy wyniki, które są w zasadzie nawet lepsze niż ludzkie odpowiedzi. Więcej o tym i o innych tematach dowie się w naszej rozmowie. Na samym końcu również powiem, jak możesz dostać bezpłatny bilet na konferencję zorganizowaną przez Google. Google organizuje 3 konferencje dla deweloperów w roku. Pierwsza była w Stanach, zwykle stamtąd się zaczyna. Druga ma być w Europie, tym razem w Krakowie. I trzecie w Azji, podobnie gdzieś w Indiach. Konferencja odbędzie się 5 i 6 września. Oryginalny koszt biletu jest $250. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak go dostać, na samym końcu dostaniesz tą informację. A teraz zapraszam do wysłuchania. Cześć Mateusz, przedstaw się, kim jesteś, co studiowałeś, gdzie pracujesz, gdzie mieszkasz. Cześć Władimir, nazywam się Mateusz Malinowski, obecnie jestem naukowcem w DeepMind i pracuję nad uczeniem maszynowym, a w szczególności nad tak zwanym widzeniem maszynowym, po angielsku computer vision. DeepMind jest placówką naukową, która jest związana z Googlem
i która stała się słynna m.in. za sprawą wygrane w Go. Obecnie mieszkam w Londynie, studiowałem informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyłem magisterskie studia także z informatyki na Uniwersytecie Saarlandzkim w Niemczech. Doktorat obroniłem z widzenia maszynowego w Instytucie Maxa Plancka. Myślę, że DeepMind faktycznie jest znaną firmą. Już wiele razy wspomniałem tuż w podcaście i w innych artykułach. Jeszcze porozmawiamy, co dokładnie robisz. A teraz poproszę, polec jakąś książkę, którą ostatnio przeczytałeś i dlaczego warto ją przeczytać. Tutaj muszę przyznać szczerze, że głównie czytam literaturę fachową. Aczkolwiek z tych artykułów, które ostatnio przeczytałem i które są także w miarę przystępne, zaciekawiła mnie seria artykułów na trochę prowokujący temat. Czy neuronaukowcy potrafią zrozumieć mikroprocesor? Tak to mniej więcej można tłumaczyć. No i oba artykuły zaciekawiły mnie głównie ze względu na to, że od pewnego czasu męczy mnie to, w jaki sposób powinniśmy podejść do budowania inteligentnych maszyn. W skrócie, czy powinniśmy zastosować podejście redukcjonistyczne, gdzie tworzymy zrozumiały dla nas jakiś mały element, a potem te rzeczy skalujemy? Czy może lepiej jest podejść od całkowicie odwrotnej strony, zastanowić się nad klasą problemów do rozwiązania, w pewnym sensie opisać, czego oczekujemy od takiej inteligentnej maszyny w formie funkcjonalnej, a potem stworzyć metodę, która rozwiązuje tę klasę problemów? To jest ciekawe, co powiedziałeś. Też pewnie troszkę rozwiniemy dalej, a zaczniemy właściwie od początku. O sztucznej inteligencji jest bardzo dużo mitów. Dodatkowo jeszcze dziennikarze dolewają oliwy do ognia. Można wspomnieć chociaż ostatni komentarz o tym, że Facebook wylącza sztuczną inteligencję. Jesteś naukowcem, osoba, która wie, jak to działa z własnego doświadczenia, a nie z artykułu. Mam nadzieję, że uda się nam chociaż trochę odczarować te mity i pokazać praktyczne osiągnięcia oraz wyzwania w tym obszarze. Więc zaczniemy z tego, że zdefiniujemy, co to jest tak zwana sztuczna inteligencja. Tak, czyli zaczynamy od podstaw. No więc to prawda, że niektórzy dziennikarze zamiast informować społeczeństwo, niepotrzebnie zagniają sytuację poprzez właśnie takie interpretacje. Co do twojego pytania, czym jest sztuczna inteligencja? Więc dla mnie sztuczna inteligencja jest dyscypliną, której zadaniem jest tworzenie maszyn będących na co najmniej ludzkim kognitywnym poziomie. Oznacza to, że takie maszyny muszą organizować oraz interpretować różne nieustrukturalizowane sygnały i takie sygnały jak na przykład język, takie sygnały jak na przykład wizja, na co najmniej ludzkim poziomie. Następnie, mając te sygnały, te maszyny powinny w jakiś tam sposób reagować na nie i podejmować decyzje, biorąc pod uwagę właśnie sygnały takie jak wizyjne oraz językowe. Teraz być może będę miał trochę trudność, jeżeli chodzi o terminologię, a chcę się dopytać o tak zwany symbolic AI i subsymbolic AI, więc proszę może wyjaśnić, co tu jest, na czym polega różnica, jakie mają wady i zalety. Symboliczne AI, subsymboliczne AI to są dwa z pozoru odmienne podejścia do tworzenia, do budowania inteligentnych maszyn. Historycznie rzecz biorąc, symboliczne AI dominowało, a głównym produktem symbolicznego podejścia do AI są tak zwane systemy eksperckie. Symboliczne AI bazuje na hipotezie, że inteligencja to głównie przetwarzanie symboli. W praktyce osoba, nazwijmy tę osobę na przykład inżynierem AI, tworzy zbiór wiedzy, a także zbiór reguł, które przetwarzają tę wiedzę na nową wiedzę. Tutaj dobrym przykładem jest sylogizm logiczny. Jeżeli wszyscy ludzie są śmiertelni, to jest nasza właśnie wiedza, Wladimir jest człowiekiem, to jest znowu nasza wiedza, to Wladimir jest śmiertelny, to jest nasza nowa, wyedukowana albo właśnie stworzona na podstawie jakichś tam reguł wiedza. Jest sporo wyzwań, które stoją przed tworzeniem takich systemów. Przede wszystkim skalowalność oraz pewna tolerancja na błędy. Na przykład ciężko jest zebrać całą wiedzę świata w postaci formalnej, w takiej postaci, która byłaby zrozumiała dla maszyny. Podobnie ciężko jest stworzyć wszystkie reguły, na których świat się opiera. Na przykład nasza wiedza dotycząca wszystkich reguł, jakimi człowiek się posługuje w języku angielskim, jest w najlepszym wypadku niepełna, a być może nawet troszeczkę błędna. Sytuacja jest oczywiście dużo gorsza z mniej popularnymi oraz mniej zbadanymi językami, takimi jak na przykład chociażby język polski. Idąc dalej tym torem, zapytajmy się, czym jest kod, w jaki sposób formalnie opisać taki obiekt, jakim jest kod, no i tak dalej. No to nie jest taka prosta sprawa. Ostatecznie, oprócz zgromadzenia oraz formalizowania całej tej wiedzy, przetwarzanie symboliczne tej zgromadzonej wiedzy także jest ciężkim, wymagającym procesem z perspektywy obliczeń. Także jeżeli chodzi o tolerancję, to te systemy mają często problemy, na przykład jeżeli podana wiedza jest błędna. Z drugiej strony, sam symboliczny AI nastawia się raczej na takie rozumowanie, ja bym powiedział, miękkie, oraz bardziej indukcyjne. Tutaj przykładem są metody statystyczne oraz coraz bardziej popularne sieci neuronowe, a szczególnie głębokie uczenie maszynowe, po angielsku tak zwany deep learning. Z grubsza, szczególnie metody uczenia maszynowego polegają na stworzeniu ogromnych danych treningowych. Na przykład mogą być to obrazki z oznaczoną kategorią,
Czyli na przykład obrazek, który przedstawia kota razem z kategorią, że to jest kot. Obrazek przedstawiający psa z kategorią, że jest to pies. Następnie uczymy takie maszyny na podstawie takich danych treningowych. Być może to brzmi trochę magicznie, ale cały ten proces ostatecznie można formalnie i ładnie opisać za pomocą matematyki. Można także myśleć, że takie systemy uczą się pewnych wzorców, za pomocą których potrafią rozwiązywać problemy, które tym systemom zadaliśmy. Na przykład klasyfikacja obrazów. W pewnym sensie subsymboliczne AI jest przeciwieństwem tego symbolicznego AI i wiele z tych problemów, które wcześniej wymieniłem, tutaj nie istnieje. Pojawiają się za to nowe problemy, takie jak na przykład potrzeba zbudowania odpowiednich zbiorów treningowych. Te modele także ciężej się interpretuje, co jest dosyć oczywiste, ponieważ w symbolicznych metodach sami wymyślaliśmy reguły, wobec tego wiemy, czym te reguły są, co one znaczą. No, oba nuty można także obrazowo podzielić ze względu na taką reprezentację myśli. Symboliczne AI sądzi, żeby nie użyć słowa tutaj myśli, że myśl ma reprezentację symboliczną. Z drugiej strony, szczególnie nurt głębokiego uczenia maszynowego sądzi, że myśl jest wektorem aktywacji sztucznych neuronów. Jeżeli chodzi o przyszłość AI, to osobiście nie wierzę, że systemy symboliczne były tą przyszłością. W pewnych zawężonych i dobrze zrozumiałych dziedzinach, takich jak na przykład pomoc przy naprawie komputera albo pomoc w naprawie samochodu, mogą się one sprawdzać, ale wątpię, żeby takie systemy się uogólniały, tudzież skalowały się na właśnie świat, w którym my żyjemy. Widzę więcej nadziei w systemach subsymbolicznych, takie jak właśnie głębokie uczenie maszynowe, które ostatnio się stało coraz bardziej popularne, lub w systemach mieszanych, które łączą zalety obu podejść do AI. Widzę, że trochę szersza jest odpowiedź, jest fajnie. Wydaje mi się, że ten pierwszy przypadek symbolic AI, problem, który pamiętam jeszcze w latach 60. bodajże się pojawił, to jest tak zwane eksplozje reguł, czyli tych reguł stało się tak dużo, że po prostu stało się coraz więcej. Przypomniało to na jakiś bardzo prosty problem. Ale właśnie powiedziałeś, że przyszłość prawdopodobnie leży gdzieś w wykorzystaniu subsymbolik i jednak trochę zahacza symbolik AI. O tym też będziemy mówić, będę dopytywał się o to. Jesteś bardzo mocno zaangażowany w tak zwane, właśnie teraz będę znowu mówić angielskie terminologię, mniej będę przykręcał, więc jesteś bardzo zaangażowany w tak zwane machine perception, computer vision, a w szczególności visual recognition oraz visual question answering. Może zaczniemy od tego, że co to tak naprawdę jest, na czym polegają te zadania i też poproszę przykłady, żeby to było zrozumiałe dla innych. Być może także będę kontynuował angielską terminologią. Machine perception to jest dyscyplina, której zadaniem jest tworzenie maszyn, które interpretują i organizują docierające sygnały, tak jak na przykład dźwiękowe czy też wizyjne. Computer vision, i tutaj to nazywam także widzeniem maszynowym po polsku, to jest dyscyplina, której celem jest tworzenie maszyn, które widzą świat w taki sposób, jaki my widzimy. Czyli w zasadzie trochę podobne do machine perception, też chodzi o budowę maszyn, które organizują i interpretują sygnały, ale tym razem są to sygnały głównie wizyjne. Visual recognition to jest podkategoria computer vision i sprowadza się w zasadzie do kategoryzacji obiektów ze zdjęć, na przykład klasyfikacja zdjęć. Visual question answering to jest całkiem niedawno przedstawiona poddziedzina computer vision, która została najpierw zapoczątkowana przez Visual Turing Test podczas mojej pracy doktorskiej w Instytucie Maxa Plancka. I celem visual question answering jest zbudowanie maszyn, które odpowiadają na pytania dotyczące świata wizyjnego, czyli na przykład odpowiadają na pytania o to, co się znajduje na obrazku lub o to, co się znajduje na wideo. Computer vision tak naprawdę nie jest aż tak nowym tematem. Już w latach 60. na uczelni MIT były pierwsze próby pracować z rozpoznawaniem obiektu na zdjęciu. To był stosunkowo prosty przypadek związany z rozpoznawaniem geometrii, przede wszystkim krawędzi w 3D obiektach. Natomiast prawdziwy rozkwit computer vision nastąpił 5 lat temu. No i właśnie, co takiego się stało w 2012 roku? Tak, ostatecznie to sporo się zmieniło pomiędzy latami 60. i 2012 rokiem. Oczywiście w computer vision. Tak jak powiedziałeś, w latach 60. eksperymenty prowadzone były na obrazach o stosunkowo małej złożoności. Głównie były to idealne figury geometryczne z bardzo prostą semantyką. Przez semantykę tutaj mam na myśli, że było kilka kategorii, takie jak stożki, sześciany itd. No i te kategorie są łatwe do odróżnienia. Obecnie, w dzisiejszych czasach, prowadzimy eksperymenty na prawdziwych obrazach, czyli takich obrazach, które można zobaczyć na Facebooku, na Flickrze i tak dalej. Tutaj złożoność takich obrazów jest znacznie większa i samo odseparowanie obiektów od tła jest większym wyzwaniem. Semantyka tych obrazów jest także dużo bardziej skomplikowana, jest dużo więcej obiektów na takim obrazie, mamy dużo więcej kategorii. Już samo pytanie, czym jest obiekt, jest także skomplikowane. Należy traktować człowieka jako całość, czy to jest kompozycja z jakichś części prostszych, nogi, ręce i tak dalej.
Czy może człowiek, czy ogólnie obiekty są bardziej zdefiniowane przez kontekst, przez otoczenie, czy też może to wszystko naraz? To jest dużo bardziej skomplikowany problem niż te problemy, które badaliśmy w latach 60. na podstawie figur geometrycznych. No i tak jak wspomniałeś wcześniej, w latach 60. można było stworzyć systemy regułowe, które rozpoznawały to, co się dzieje na obrazach, a w dzisiejszych czasach, w takich prawdziwych obrazach, jest to zajęcie bardzo ciężkie i prawdopodobnie nie możemy zdawać się na systemy regułowe. A skoro się pytasz o rok 2012, to w tym roku nastąpił, można powiedzieć, że przełom w rozpoznawaniu obiektów na obrazach. W największym ówcześnie konkursie na najlepszy system rozpoznający obiekty na obrazach, na tak zwany ImageNet, pewna metoda, która bazowała na konwencjonalnych sieciach neuronowych, po angielsku Conventional Neural Networks, zdeklasowała pozostałe systemy o jakieś 10% no i wygrała ten cały competition. No i tak z grubsza rzecz biorąc, następujące rzeczy się zmieniły. Tak to można podsumować pomiędzy latami 60. a rokiem 2012. Że przeszliśmy od metod symbolicznych do metod subsymbolicznych, a dokładniej przeszliśmy do metod głębokiego uczenia maszynowego. Wytrenowaliśmy wspomniane metody na dużo większych zbiorach danych treningowych, więc pojawienie się takich zbiorów treningowych jak właśnie ImageNet, które zawiera bardzo dużo obrazków, jest kluczowe tutaj, żeby wytrenować maszyny, które rozpoznają obiekty na obrazach. No i także być może dla niektórych trochę zaskakujący, rozwój sprzętu do gier komputerowych, czyli karty graficzne, także się przyczyniły rozwojowi AI. W szczególności umożliwiły one wytrenowanie głębokich sieci neuronowych na właśnie takich dużych zbiorach treningowych, o których wspomniałem. Technicznie jest to spowodowane tym, że sieci neuronowe dobrze opisuje się za pomocą operacji macierzowych, a te z kolei są także bardzo ważne w grach komputerowych, a zatem te operacje zostały dobrze zoptymalizowane w kartach graficznych i przez to także są wykorzystywane karty graficzne do trenowania głębokich sieci neuronowych. Zapytałam o computer vision, właśnie nieco podsumowując i rozszerzając o konkursu ImageNet, nie wiem, czy wszyscy akurat to wiedzą, myślę, że warto troszkę powiedzieć te trochę statystyki. Czyli to jest konkurs, gdzie algorytm próbuje klasyfikować obiekty, które są na zdjęciu. Ludzie robią to z dokładnością 95%. Innymi słowami, błąd jest 5%, czyli na 100 przypadków 5 przypadków są błędne. To jest takie wyniki osiągnięte przez ludzi, ale teraz pokażę dynamikę rozwoju, jeżeli chodzi o algorytmy. W roku 2010, kiedy konkurs się rozpoczął, każdy z uczestników uzyskał wynik ponad 25% błędu. Za 2 lata, czyli w tym słynnym 2012 roku, wynik był już 16% i 3 lata później, czyli w 2015, udało się osiągnąć mniej niż 5%. W niektórych kategoriach to było 3,57%. Czyli to oznacza, że maszyna rozpoznaje obiekty lepiej niż człowiek, przynajmniej na tym zbiorze. I w roku 2017 już 29 drużyn z 38 osiągnęło wynik mniej niż 5%. Prawie wszyscy osiągnęli wynik lepszy niż ludzie, ale to akurat nie ma co dziwnego, bo każdy wynik jest dokumentowany, ludzie mogą to powtórzyć. Ale teraz pytanie właśnie do ciebie, bo to są informacje o computer vision. Pytanie jest takie, jak myślisz, albo czy mógłbyś przedstawić mniej więcej w taki sam sposób obszar analizy tekstu i rozumienia tekstu, czyli tak zwany NLP, NLU? Jeżeli chodzi o przetwarzanie języka naturalnego, to z tą dziedziną jestem dużo mniej zaznajomiony, więc nie mogę to tak ładnie podsumować, pokazać, jak to właśnie pokazałeś, jeżeli chodzi o computer vision. No ale tak z grubsza mogę powiedzieć, że obecnie wiele problemów z przetwarzaniem tekstu daje się także rozwiązać za pomocą głębokiego uczenia maszynowego, czyli za pomocą głębokich sieci neuronowych. No i to jest w pewnym sensie bardzo fajne, bo jak widzisz, podobne metody, które są stworzone do przetwarzania lub klasyfikacji obrazów, także nadają się do przetwarzania lub klasyfikacji tekstów. Mamy więc w pewnym sensie unifikację, czyli korzystamy z podobnych metod do rozwiązywania z pozoru odmiennych problemów. No a wracając do pytania, to tak bardzo z grubsza, ostatnio metody takie jak na przykład What2Vec albo rekurencyjne sieci neuronowe takie jak LSTM udowadniają swoją pozycję przy rozwiązywaniu pewnych problemów z przetwarzania języka naturalnego. No i wygląda na to, że działają one bardzo dobrze na poziomie słów lub krótszych zdań. Te metody, a szczególnie rekurencyjne sieci neuronowe, także wykorzystywałem w swojej pracy doktorskiej. O Turing test już wspomniałam kilka razy w poprzednich odcinkach, ale proszę wyjaśnić teraz, czym jest Visual Turing test, jaki to ma sens, albo inaczej, jakie jest zastosowanie i jakie potencjalne problemy możemy rozwiązać. I na koniec, jaki jest postęp w tej dziedzinie? Tak, to o tym mogę długo opowiadać. No więc Visual Turing test to jest problem, który zaproponowałem razem z moim opiekunem w czasie swojego pobytu na studiach doktorskich w Instytucie Maxa Plancka.
Więc jest to problem, w którym maszyna dostaje zbiór pytań w języku naturalnym na temat danego obrazu. To mogą być pytania w stylu, ile jest krzeseł przy stole albo jaki przedmiot leży w kącie tego pokoju. Następnie maszyna, która dostaje takie pytanie, musi odpowiedzieć na nie, a my automatycznie sprawdzamy poprawność udzielonej odpowiedzi. Podsumowując, można powiedzieć, że visual Turing test jest o tworzeniu takich maszyn, które jednocześnie rozumieją język naturalny oraz widzenie, czyli na przykład rozumieją obrazy lub zdjęcia wideo. Ogólnie. A rozumienie to przez maszyny mierzymy w sposób automatyczny przez porównanie otrzymanej odpowiedzi do odpowiedzi oczekiwanej. Podczas pracy doktorskiej nie tylko zaproponowałem taki test i opisałem kierunek jego rozwoju, lecz także zaproponowałem konkretny zbiór danych DACA. Stworzyłem pierwsze metody, które odpowiadają na pytania o obrazy. Jedną będącą połączeniem właśnie takiego symbolicznego AI z uczeniem maszynowym, a druga metoda, która już należy do nutu subsymbolicznego, a dokładnie do głębokiego uczenia maszynowego. Także zaproponowałem kilka metod, które automatycznie sprawdzają jakość otrzymanych odpowiedzi. Problem okazał się z jednej strony bardzo trudny, a z drugiej ciekawy, do tego stopnia, że wiele innych uniwersytetów i także firm podchwyciło ten pomysł i kontynuują badania w tym kierunku. Myślę, że opowiadając o Visual Turing Test, chciałbym tutaj także opowiedzieć o jego początkach, bo to jest dosyć istotne do zrozumienia tego Visual Turing Testu. Problem ten częściowo powstał ze względu na moje niezadowolenie z postępów w tzw. image captioningu, gdzie zadaniem maszyny jest opisanie obrazu. Dużym problemem w image captioningu jest automatyczna ewaluacja opisów wyprodukowanych przez maszyny. Tutaj, jak widzisz, pojawia się problem. Żeby automatycznie stwierdzić, czy maszyna poprawnie opisała obraz, potrzebujemy innej maszyny, która rozumie i opis, i obraz. Czyli mamy tutaj takie zapętlenie. Aby sprawdzić, czy maszyna rozumie problem, musimy mieć maszynę, która już rozumie problem. W praktyce oczywiście korzysta się z jakichś tam heurystyk, no ale wyniki ewaluacji nie zawsze są zgodne z naszymi intuicjami, a czasami ciężko się te metody, które ewaluuje, które są wykorzystywane do ewaluacji, czasami ciężko się je interpretuje. No ale co by było, gdybyśmy zadawali na przykład skomplikowane pytania o to, co znajduje się na obrazie, ale w taki sposób, aby dostać w miarę prostą odpowiedź. Na przykład, jeśli zadam pytanie, czy po mojej prawej stronie znajduje się szklanka, z jednej strony wymagasz od systemu, by ten zrozumiał obiekt szklanka, by zrozumiał pewne relacje w przestrzeni, by zrozumiał samo pytanie, ale sama odpowiedź jest już bardzo prosta. Jest to albo tak, albo nie, więc jest łatwa w ewaluacji. W praktyce okazało się, że ewaluacja nie jest jednak aż taka prosta ze względu na różne możliwości w interpretacji obrazu lub pytania, no ale i tak te problemy są, wydaje się, znacznie mniejsze niż w problemie image captioningu. Kolejnym problemem tych metod, które opisują obraz, czyli image captioning, jest to, że jest im łatwiej oszukiwać. Ze względu na to, że nie oczekujemy od takich metod niczego konkretnego, a jest wiele możliwych opisów tego samego obrazu, jedne są bardziej konkretne, inne być może bardziej abstrakcyjne, a dodatkowo pewne tendencje ludzi do antropomorfizacji powodują, że metody opisujące obraz nie muszą być bardzo precyzyjne. Jeśli takie metody wykryją gdzieś na przykład żyrafę i opiszą obraz jako żyrafa na trawie, to jest to duża szansa, że taki opis jest ostatecznie poprawny. No i te metody mogą opisać obraz bez głębokiego lub głębszego rozumienia tego, co się znajduje na obrazie. No i tutaj właśnie stworzyłem Visual Turing Test, który podchodzi do podobnego problemu w inny sposób. Bowiem, by maszyny zrozumiały to, co się dzieje wokół w sposób znacznie głębszy niż to jest wymagane właśnie od problemów, w którym metoda opisuje obrazek. I to jest robione poprzez zadawanie pytań o dane elementy tego obrazu. No i jeszcze z innej strony, na taki test, Visual Turing Test, można spojrzeć jak na zbiór wielu indywidualnych problemów, nie tylko takich jak klasyfikacja obiektów na obrazie, lecz także klasyfikacja czynności, zrozumienie emocji, zliczanie obiektów, czy też może atrybutowa charakteryzacja obiektów. Każdy taki problem jest sparametryzowany pytaniem. No i to jest, uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, bowiem jeżeli myślimy faktycznie o zbudowaniu takiego prawdziwego AI, to musimy pójść w kierunku dywersyfikacji, czyli taka maszyna nie tylko powinna rozwiązać problem A, ale także problem B i tak dalej. No i jeszcze z innej strony, Visual Turing Test jest także odejściem od standardowego paradygmatu widzenia maszynowego, zgodnie z którym maszyny badały zrozumienie sceny, zdjęć poprzez detekcję obiektów albo segmentację obrazów. I tutaj to odejście jest na rzecz prostszego w ewaluacji problemu, który nie wymaga specyficznej reprezentacji, takiej jak na przykład opisanie obiektów prostokąt czy klasyfikacji poszczególnych pikseli. Zamiast tego ewaluacja jest dokonywana na podstawie ostatecznego celu, jaki ma maszyna wykonać, czyli w tym wypadku odpowiedzi na pytanie o obraz. Jeżeli chodzi o postęp, to jest to on bardzo duży, szczególnie biorąc pod uwagę, że ten problem jest całkiem nowy. Przede wszystkim powstało wiele zbiorów danych. Nasz Dakar był pierwszy teraz,
najbardziej znaną bazą danych jest VQA. Wielkość jest o tyle istotna, że obecne metody uczenia maszynowego do efektywnego nauczania wymagają ogromnej liczby danych. Są także inne zbiory danych, takie jak MovieQA, gdzie pytania są na przykład na temat wideo. No i jest taka baza danych syntetyczna Clever, którą ostatnio eksperymentowałem właśnie w DeepMind. Jeżeli chodzi o estymację, to jest to ciężko powiedzieć, kiedy rozwiążemy taki problem. Też tutaj warto odizolować sam problem Visual Turing Test lub Visual Question Answering od konkretnej bazy danych, która ten dany problem ukonkretnia. Więc myślę, że Visual Turing Test w najszerszym znaczeniu jest równoważny z General AI. Z kolei pewne bazy danych mogą zostać rozwiązane w najbliższej przyszłości, na przykład wspomniana już baza danych Clever, to jest taka syntetyczna baza danych z syntetycznymi obrazami, całkiem prostymi obrazami oraz syntetycznymi pytaniami, to została rozwiązana właśnie tutaj w DeepMind. Właśnie mam kilka pytań, bo tak tyle powiedziałeś naraz, będę teraz próbować to sprecyzować. Mhm. Najpierw w ogóle zapytam o Turing Test, bo Turing Test jest tak, że Turing nie zdefiniował dokładnie albo nie sformalizował, co dokładnie ma nastąpić, żeby powiedzieć, że to faktycznie się stało, więc teraz jest sporo spekulacji. Jedni uważają, że już udało się osiągnąć Turing Test, drudzy jednak mówią, że udało się przez to, że nie został dobrze zdefiniowany i po prostu albo jakiś tam nastolatek z Ukrainy, albo jakieś inne podobne chatboty, które udają, że są inteligentnie, a tak naprawdę tylko bardziej próbują się poruszyć w bardzo ograniczonej dziedzinie. I zapytam się właśnie o Visual Turing Test. Czy też prawdopodobnie będzie taka spekulacja, czy to jest jednak bardziej sformalizowane, bo tego nie do końca zrozumiałem. W pewnym sensie jest, może nie nazwałbym tego spekulacją, jest to powiedzmy odkrywanie bazy danych, które jest dobrym odzwierciedleniem właśnie tego Visual Turing Test, więc może tutaj powtórzę, że na początku jak tworzyłem Visual Turing Test, to stworzyłem Visual Turing Test także właśnie z bazą danych DACA. No i to można powiedzieć, że to jest pewna instancja Visual Turing Test. W jednym także ze swoich paperów, ze swoich publikacji określiłem mniej więcej co mam na myśli na temat, co mam na myśli poprzez Visual Turing Test. No i to jest powiedzmy coś trochę bardziej ogólnego. Więc w pewnym sensie jasne jest to, że to zależy od innych naukowców, czy też od innych ludzi, jaka jest konkretna baza danych, która odzwierciedla ten Visual Turing Test. Więc pod tym względem oczywiście to jest trochę spekulacji. To, co jest powiedzmy dla mnie ważne w odróżnieniu od oryginalnego Turing Testu zdefiniowanego przez Alana Turinga, jest to, że tutaj bardziej skupiamy się na wizji, bardziej skupiamy się na obrazach i przez to ten problem staje się bardziej konkretny od Turing Testu, tak? Bo tutaj na przykład zadaję konkretne pytanie, czym jest ten obiekt, albo ile mamy na przykład obiektów na stole i tak dalej. I to nie jest takie, i nie oczekujemy tutaj abstrakcyjnych odpowiedzi. Więc ten problem antropomorfizacji, czyli takiego powiedzmy nadawania znaczenia, ludzkiego znaczenia rzeczom, które niekoniecznie mają wiele sensu, nie jest tak problematyczny jak w teście Turinga, tak jak właśnie wspomniałeś, że taki robot może udawać dziecko albo jakąś inną osobę i my po prostu zaczynamy wierzyć w to. Tutaj to wszystko jest bardziej konkretne. Dobra, to się cieszę właśnie. Wydaje mi się, że czasem warto mieć konkretę, chociaż z drugiej strony, jeżeli chodzi o ten Turing test, to teraz tak naprawdę już ten test nie ma tak dużego znaczenia, po prostu warto iść do przodu niż próbować z kimś, nie wiem, dyskutować albo robić kolejną wojnę, czy ktoś wygrał ten test, czy nie wygrał. Dobra, chodźmy dalej, bo jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Tylko jeszcze wspomnę, że o ten image caption, albo te podpisy zdjęć. Pamiętam, że kilka tygodni, czy tam miesiąc temu czytałem artykuł o ograniczeniu deep learning i tam właśnie było między innymi to zdjęcie, kiedy dziewczynka z szoteczką stoi i algorytm rozpozna, że to jest właśnie baseball, beetle, tam nie topysz po polsku. No to jest śmieszne. Na ile, bo jeżeli chodzi o geometrię, to przypomina, ale każdy człowiek zrozumie, że to była szoteczka. No dam link i to zdjęcie do notatek, żeby słuchacze też mogli to zobaczyć. Tak, tak, to prawda. To jest, więcej takich jest sytuacji i one są związane z tym, że tak naprawdę te sieci neuronowe nie mają głębokiego zrozumienia obrazu i raczej działają na pewnych takich korelacjach, na pewnych związkach statystycznych. Czasami one dają, te metody dają świetne rezultaty i możesz być zaskoczony, że coś takiego, że dany obrazek został w taki sposób opisany. Ale jest także dużo właśnie takich wypadków, gdzie opis obrazka jest zupełnie błędny. No i to także tutaj widać na Visual Turing Test, bo wiele metod, które daje się wykorzystać do opisania obrazu, także się daje trochę zmienić i wykorzystać właśnie do Visual Turing Testu.
No i tutaj przy takich trudniejszych pytaniach, które wcale też nie są aż takie trudne, to dalej są stosunkowo proste dla człowieka pytania, no te metody tak dobrze nie działają. No właśnie, zgłębię te tematy, bo jak już powiedzieliśmy na początku, pracujesz w DeepMind, tutaj może warto zaznaczyć, że nie reprezentujesz firmy jako tako, tylko wypowiadasz swoją prywatną opinię, ale jednak porozmawiajmy o tym. Myślę, że zwycięstwo AlphaGo jest bardzo słynne i wiele osób o tym słyszeli, także zostawiam link dla osób, które jeszcze jednak nie mieli okazji to przeczytać, ale wiem, że już teraz dla DeepMind to już jest ta przeszłość i jest plan robić kolejne kroki, właściwie już się robią te rzeczy. Ostatnio były opublikowane co najmniej dwa ciekawych papiery. Właśnie jak będzie papier po polsku? Praca naukowa? Praca naukowa, a jeżeli została ona opublikowana, no to publikacja. Publikacja. Właśnie. I jedna z tych publikacji to widziałam ty jako autor i są poruszane bardzo ciekawe rzeczy, że właśnie ten algorytm, tak zwany deep learning, jak na razie może klasyfikować, ale tak naprawdę nie jest w stanie rozumieć semantykę. Tutaj może warto podać przykład, że jest w stanie odróżnić, że jest kot albo jest pies, ale nie jest w stanie powiedzieć, jakie są stosunki pomiędzy kotem a psem, kto kogo goni. Czasem pies, czasem kot, też jest to śmiesznie, ale podobnie wy już na tym zaczęli pracować, więc proszę powiedz więcej, co to jest ten common sense knowledge i jakie są postępy, być może trochę o planach. Wiem, że nie możesz wiele mówić, ale przynajmniej to, co możesz. W DeepMind pracowałem nad Relation Networks. No i tak jak wspomniałeś, sieci neuronowe, o ile potrafią całkiem nieźle rozpoznawać obiekty na obrazie, tak jak na przykład właśnie rozpozna kota i tak dalej, to z pewnymi rzeczami, takimi jak na przykład relacje pomiędzy różnymi obiektami, no z tym jest dużo, dużo ciężej. No i oczywiście głównym celem tego projektu jest zmiana tego stanu rzeczy. Już jakiś czas temu chyba wspomniałem o zbiorze Clever. To jest zbiór składający się z trójek, pytanie, odpowiedź, obraz, więc można powiedzieć, że to także jest część większego projektu, który został zapoczątkowany przez Visual Turing Test, czyli także należy do tego właśnie Visual Turing Test albo Visual Question Answering. No ale w odróżnieniu od zbioru Dakar, o którym także wspomniałem, w Clever mamy syntetyczne pytania oraz mamy syntetyczne obrazy, które się składają z kilku figur geometrycznych. Więc pod tym względem to trochę jest taki system, który jest podobny do tych systemów MIT. Baza danych oczywiście jest podobna do tych baz danych z lat 60. Z MIT. No ale nacisk Clever jest położony głównie na takie relacyjne myślenie, czyli pytania są w stylu ile jest innych rzeczy, które mają taki sam materiał jak żółty sześcian, no i tak dalej. Przepraszam, że cię przerwę. Myślę, że warto to troszkę tak rozszerzyć i podać przykład, co to znaczy w praktyce, bo mamy stół albo jakąś powierzchnię i na tej powierzchni są różne przedmioty. Jakieś sześcian, stoże, kula i też mają różne kolory. Pytanie jest, ile jest przedmiotu o tego samego koloru, albo czy jest ten sam materiał jak na stożku, prawda? Tak, aczkolwiek pytania mogą być znacznie bardziej skomplikowane. Na przykład, ile jest gumowych stożków, które stoją naprzeciwko zielonego sześcianu, który jest po lewej stronie od jakiejś, od czerwonej rzeczy, na przykład. Coś takiego. Właśnie, to jest ciekawe, bo jak mówimy o sztucznej inteligencji i deep learning, to zawsze jest takie zachwycenie, że właśnie wygrała AlphaGo, ale tak jak mówiliśmy też na początku, jest to wyzwanie z common sense knowledge, albo takim rozumieniem ogólnym, albo powiązaniem tych relacji i to, co potrafię robić nastolatek, albo właściwie, nie wiem, pięciolatek, czy tam czasem może nawet trzylatek, to w tej chwili nadal dla algorytma jest wyzwaniem, albo było wyzwaniem. Właśnie powiedz, jakie są postępy. Można powiedzieć, że było wyzwaniem, no bo w celu właśnie takiego relacyjnego wnioskowania przez maszyny stworzyliśmy moduł, który nazwaliśmy Relation Networks. Jest to z grubsza rzecz biorąc sieć neuronowa, która rozważa dwa obiekty na obrazie, porównuje te dwa obiekty ze sobą za pomocą kilku warstwowej sieci neuronowej, a następnie agreguje wszystkie te reprezentacje takich par w celu stworzenia jednej reprezentacji globalnej całego obrazu. No i za pomocą tak zbudowanej sieci neuronowej otrzymaliśmy wyniki, które są w zasadzie nawet lepsze niż ludzkie odpowiedzi. Tutaj muszę cały czas zaznaczyć, że to jest wszystko na zbiorze danych Clever. No i ten zbiór danych Clever jest w pewnym sensie prosty, jest wizyjnie prosty, ma skomplikowane relacje, ma skomplikowane pytania, ale ta percepcja jest dosyć prosta w tej bazie danych. No ale w każdym razie nasz system potrafi według metryk odpowiada lepiej niż ludzie na tej bazie danych, więc w zasadzie można powiedzieć, że rozwiązaliśmy problem rozumienia relacyjnego, przynajmniej w stosunku właśnie tej bazie danych Clever. No to co jeszcze jest ważne, mimo że powiedziałem przed chwilą, że ten moduł porównuje dwa obiekty, to
te obiekty nie muszą być explicit podane. Sieć neuronowa sama rozstrzyga, czym jest dany obiekt na podstawie danych treningowych, więc to jest w zasadzie taka sieć neuronowa, gdzie się podaje tylko i wyłącznie właśnie te obrazy, podaje się te skomplikowane pytania, podaje się odpowiedzi w zbiorze treningowym oczywiście. No i ona na podstawie tych trójek, ona zaczyna rozumieć i obiekty, i zaczyna rozumieć relacje. To brzmi, my jako ludzkość zrobiliśmy kolejny krok w kierunku tak zwanej GAI lub ogólnej inteligencji. Tutaj właśnie też warto dopytać się twoją opinię na temat, jakie są wyzwania na dzień dzisiejszy w uczeniu maszynowym, jakie są największe wyzwania i jakie są wyzwania, które uda się pokonać w najbliższe, powiedzmy, 5 lat. Tak, największe wyzwania. Tutaj masz na myśli takie trochę natury społecznej, albo takie natury bardziej technicznej? Może najpierw techniczne. Dobra, więc jest dużo wyzwań. Myślę, że bardzo ważne jest to, aby sieci neuronowe zaczęły dobrze sobie radzić w momencie, kiedy nie ma tak dużo danych treningowych, bo na przykład tak jak opowiadałem o tym zbiorze danych Clever i o rozumieniu relacyjnym, to wszystko dobrze działa, bo w pewnym sensie także mamy dosyć dużo zbiorów treningowych. To jest syntetyczny zbiór danych i w związku z tym można stworzyć tyle danych treningowych, ile w zasadzie potrzebujemy. No ale w świecie rzeczywistym ciężko się buduje takie zbiory treningowe, szczególnie na wielką skalę. No i jesteśmy ograniczeni do takich naturalnych rzeczy jak zasoby pieniężne, jak czas, jak zasoby ludzkie i tak dalej. No i w takich problemach, skomplikowanych problemach, takich jak właśnie Visual Turing Test, ciężko jest zbudować takie bazy danych, które by zawierały na przykład wszystkie możliwe pytania, prawda? Ze wszystkimi możliwymi odpowiedziami. A my ludzie jakoś sobie radzimy właśnie, być może poprzez jakąś tam kompozycję, a być może mamy jakieś inne umiejętności, dzięki którym potrafimy tworzyć nowe zdania i potrafimy także rozumieć zdania albo całe zbiory zdań, których wcześniej, czy sekwencje zdań, tak to powinien powiedzieć, sekwencje zdań, których wcześniej nie usłyszeliśmy. No i to jest moim zdaniem obecnie bardzo duże wyzwanie dla sieci neuronowych, czyli jak zbudować taką sieć neuronową, która jest oczywiście bardzo silna w rozwiązywaniu problemów, ale jednocześnie nie wymaga się od niej takiego dużego zbioru treningowego, że ona potrafi na bazie kilku przykładów zrozumieć, co się dzieje. No i wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo duże wyzwanie, przynajmniej na kolejne, dajmy na to, kilka lat. Mogę potwierdzić tak trochę z życia przykład. Mam małe dziecko i zawsze tak fascynuję się, kiedy pokazuję książce, że tam jest jakiś obiekt, powiedzmy krowa albo zając. Pokazuję dosłownie jeden czy dwa razy, a później biorę inną książkę, w której ta krowa wygląda zupełnie inaczej i pytam, gdzie jest krowa? I on pokazuje prawidłowo. I dla mnie to jest fascynujące. Jak to jest możliwe? Przecież pokazałem tylko jeden raz, czy tam dwa razy, zupełnie coś innego, ale od razu nauczyły się tego. Więc tutaj widać, że człowiek albo mózg człowieka działa znacznie lepiej niż nowoczesne algorytmy, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Tak, dokładnie. I na dzień dzisiejszy byś musiał pokazać przynajmniej 100 instancji, żeby sieć neuronowa zrozumiała, czym jest krowa. No to prawda. Dobra, teraz może przejdźmy do takich tematów może trochę etycznych albo odpowiedzialności. Więc mówi się, że jesteśmy na tym etapie, kiedy faktycznie ten model rozwiązuje coraz bardziej złożone problemy, czyli jest duża szansa, że będzie coraz częściej wdrażany na produkcję. Natomiast jest taki problem i problem jest w tym, że nie do końca rozumiemy, jak działa ten model. Oczywiście możemy powiedzieć na poziomie, niskim poziomie, że mamy neurony, one są w jakiś sposób połączenie, ale tak naprawdę to jest za mało, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jak mówił Arystoteles, całość jest czymś więcej niż suma części. Tutaj może też warto trochę wyjaśnić, dlaczego to może być problem, tak żeby było zrozumiały kontekst, bo z jednej strony my też nie wiemy, jeżeli chodzi o ludzi, jak działa mózg. I też nie potrafimy jednoznacznie sprecyzować, co zrobi Jan Kowalski czy Adam Nowak w tej czy innej sytuacji. Natomiast mamy pewne narzędzia i to narzędzie właśnie jest prawa albo inne jakieś reguły. Akurat nie powiem, że to jest najlepszy model, ale jest jak jest. Przynajmniej w jakiś sposób to społeczeństwo próbuje trzymać w odpowiednich ramkach. Natomiast ze sztuczną inteligencją to prawo nie do końca zadziała. No bo co możemy zrobić? Nie posadzimy za kratkę później komputer, no bo to jest totalnie bez sensu. Wiem, że teraz sporo firm, albo te przynajmniej większe firmy, jak przede wszystkim DeepMind, Nvidia, Google Brain, chociaż to wszystko jest Google, ale różne oddziały, pracują na tym, żeby zinterpretować albo przynajmniej mieć więcej kontekstu, jak i dlaczego następuje ta czy inna decyzja. Więc
Jaka jest twoja opinia jako naukowca? Na ile jesteśmy daleko od rozumienia tego systemu? Na ile tak naprawdę musimy to zrozumieć? I na ile to nas może zahamować, że po prostu pojawią się jakieś prawne ograniczenia i będziemy musieli się zatrzymać w którymś punkcie? Jak ty widzisz? Tak, to tutaj zdecydowanie to jest moja prywatna opinia. No i jeżeli chodzi o kwestię rozumienia takich szczególnie głębokich modeli uczenia maszynowego, jak głębokie sieci neuronowe, to warto jednak podkreślić dwie rzeczy, że do pewnego stopnia to my jako środowisko rozumiemy te modele, które tworzymy. Są oczywiście rzeczy, które słabo rozumiemy i często są one natury technicznej. Na przykład intuicyjnie mogłoby się wydawać, że taka głęboka sieć neuronowa, która ma, dajmy na to, 60 milionów parametrów, która jest trenowana za pomocą stochastic gradient descent, nie powinna dobrze działać, no ale praktyka pokazuje na to. Ten mechanizm nie jest do końca całkowicie poznany. Brakuje także jakiejś tam szerszej teorii, która mogłaby zasugerować, w jaki sposób na przykład budować kolejne modele, w konsekwencji czego budowanie sieci neuronowych jest zajęciem często empirycznym. Mamy także do czynienia właśnie z innym poziomem rozumienia sieci neuronowych, właśnie takim, o którym ty wspomniałeś, że nie do końca jesteśmy w stanie w jednoznaczny sposób ustalić, dlaczego dana konkretna sieć neuronowa podjęła takie a takie decyzje. Na przykład jak to się już stało, że z obrazka, który ma na przykład przedstawia kolor zielony, są jakieś tam jeszcze inne kolory, żółte, są jakieś proste kształty i tak dalej, sieć neuronowa doszła do tego, że to jest obraz przedstawiający kwiat. No i w tej ostatniej kwestii pojawia się wiele badań akademickich, badań, które są w jakiś sposób związane z filmą. No i tutaj jest kilka takich nutów. Jednym z tych nutów to jest wizualizacja. Czyli to jest tak, że z grubsza rzecz biorąc sieć neuronowa uczy się rozpoznawać obiekty na obrazie poprzez filtry. Ona uczy się tych właśnie filtrów, które wykrywają pewne wzorce. No i te filtry można do pewnego stopnia zwizualizować, czyli można zobaczyć, zinterpretować, czym taki filtr, za wykrycie jakiego wzorca taki filtr odpowiada. I można w ten sposób dowiedzieć się, że dolne warstwy sieci neuronowej realizują na przykład filtry Gabora i są odpowiedzialne za takie za znajdowanie prostych kształtów. Innym ciekawym nutem jest zapożyczenie narzędzi z psychologii kognitywnej do tego, by badać sieci neuronowej. No i w ten sposób można określić pewne tendencje, które ma sieć neuronowa, czyli na przykład sieć neuronowa kieruje się kształtem obiektu, bardziej kształtem obiektu niż na przykład kolorem obiektu do tego, żeby rozpoznać dany obiekt na obrazie. No są także inne metody, które próbują w języku naturalnym wyjaśnić taką sieć neuronową, czyli sieć neuronowa na przykład, no, żeby to zilustrować, to wróćmy do Visual Question Answering. Zadaję pytanie, co się znajduje po prawej stronie od mojego laptopa. Taka sieć neuronowa patrzy na obrazek, czyta pytanie, no i mi odpowiada na takie pytanie. No i wtedy się pytam, dlaczego doszła do takich a takich wniosków. No i wówczas ta sieć neuronowa próbuje się wytłumaczyć, tak jak człowiek to trochę robi, prawda? Jak się ty mnie zapytasz, dlaczego podjąłem taką decyzję, to ja próbuję ten cały proces decyzyjny ci przedstawić w postaci języka naturalnego. No i tak samo tutaj także jest taki kierunek badań, który podobnie próbuje stworzyć sieci neuronowe, które same się wyjaśniają. Znaczy same wyjaśniają, dlaczego doszły do takiego a takiego rozwiązania. Zapytam o poradę dla młodszego pokolenia. Właśnie jest teraz ktoś na studiach, albo właśnie je skończył i zastanawia się, co zrobić dalej. Co możesz im doradzić? Ewentualnie może zdradzisz kilka wskazówek, jak taki młody człowiek może zacząć pracować w ZipMind? W mojej historii studia doktoranckie były bardzo ważnym okresem w życiu. Ogólnie studia były ważnym okresem w życiu. No i myślę, że w czasie studiów warto jest chłonąć wiedzę z wielu różnych dziedzin. Na przykład na kierunkach ścisłych także warto nabyć pewne umiejętności miękkich. Są to rzeczy, które stają się później ważne, aby móc inspirować, przekonywać inne osoby do pewnych projektów, do pewnych idei. Myślę, że bardzo ważne jest także, aby balansować teorię z praktyką. Z jednej strony teoria jest bardzo istotna. Nie zmienia się ona tak często jak inne rzeczy i poprzez nią budujemy pewien warsztat kognitywny, dzięki któremu jesteśmy w stanie zrozumieć inne, bardziej konkretne rzeczy. Z drugiej strony warto także wzmacniać tę wiedzę teoretyczną jakąś praktyką lub różnymi eksperymentami, w taki sposób, aby ta teoria była bardziej namacalna.
Szczególnie jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, starałbym każdą wiedzę teoretyczną wzmocnić jakimś argumentem empirycznym, czyli po prostu stworzenie implementacji pewnej rzeczy, która nas interesuje. Jeżeli chodzi zaś o firmę, to bym nie skupił się na budowaniu swojego kurikulum pod konkretną firmę, dlatego że jak ktoś teraz na przykład zaczyna studia, no to prawdopodobnie je skończy za jakieś 5 lat, może później, jeżeli zdecyduje się na studia doktoranckie, no i ten rynek może się zmienić, prawda? Ale wydaje mi się, że jest ważne, by w pewnym okresie swojego życia stać się osobą, która ma unikalne umiejętności, które są także cenione na rynku pracy, no i jeżeli tak się stanie, no to firmy w zasadzie same zaczną się zgłaszać po taką osobę. Osobiście polecam także wyjazdy na dobre uczenie zagraniczne lub do dobrych firm, często także zagranicznych, na różne praktyki. No i takie wyjazdy otworzyły mi oczy na pewne dziedziny wiedzy, które wcześniej były mi obce, a stały się kluczowe w mojej karierze. No także warto uczestniczyć w jakichś programach mentorskich, jeżeli takie programy są dla studenta, dla danej osoby ogólnie dostępne. Czyli tak nieco w skrócie, mieć otwarte oczy, umysł, być przygotowanym na wyzwanie i iść do przodu. Dokładnie. Trzeba być dzielnym, odważnym. O. A czego mogę tobie życzyć? Zbudowania AI. No to życzę tobie zbudowania AI. A na jakim poziomie? Równowalnym do ludzi, czy wyższy? A myślę, że niekoniecznie to musi być. Musimy myśleć w takich kategoriach. Być może zbudowania AI, które w jakiś tam sposób jest komplementarne do ludzi, czyli uzupełnia nas w jakiś tam sposób. Okej, czyli taki pomocnik, który robi za nas te rzeczy, które niekoniecznie ludzie lubią robić, a my skupiamy się na najbardziej ciekawszych elementach tego życia. Tak, ale także pomaga w rzeczach, które lubimy robić. Na przykład pomaga nam w badaniach naukowych albo w eksploracji kosmosu, to tak w przyszłości. Aha, tam gdzie faktycznie mózg ludzki nie jest najlepszy, to jakieś wyliczania albo jakieś takie... Na przykład. Albo dostęp do wiedzy, prawda? To znaczy to jest tak, że teraz wiedzy jest bardzo dużo, ale my nie... Znaczy teoretycznie mamy dostęp do tej wiedzy, ale nie mamy dostępu do tej wiedzy naraz, prawda? Więc w jednym momencie. Więc też warto mieć jakieś takie metody, taką sztuczną inteligencję, która ma dostęp do tej całej wiedzy, potrafi odfiltrować te rzeczy, które dla nas są istotne, no i w odpowiedni sposób nam przewnioskować. A na przykład może nam pozostawić ostateczną decyzję może nam pozostawić, ale zasugerować pewne rzeczy. No właśnie, widzisz, rozmawialiśmy z tobą prawie godziny i nadal widać, że sztuczna inteligencja ukrywa w sobie bardzo dużo różnych wątków. Więc życzę tobie, żeby udało się zrealizować to, co planujesz. A jak mogą z tobą się skontaktować, jeżeli ktoś właśnie będzie chciał coś dopytać? Tak, to można się ze mną skontaktować tradycyjnie, czyli na przykład mailem. Można wysłać e-maila obecnie na adres mateuszm@google.com. Moje publikacje, jeżeli ktoś jest zainteresowany moimi publikacjami, to można je znaleźć albo na mojej stronie internetowej, albo na Google Scholar. Można je także znaleźć na LinkedInie. Na tej stronie także umieszczam swoje publikacje. Dobrze, dziękuję Mateusz bardzo za twój czas i za chęć podzielenia się swoim doświadczeniem. Ja także dziękuję za rozmowę. Duża dawka wiedzy? Zgadzam się. Być może część poruszonych tematów dla ciebie była trochę trudna i zawierała skróty czy inne nieznane terminologie. Dlatego gorąco zapraszam do odwiedzenia notatek na stronie biznesmyśli.pl/13, gdzie znajdziesz wiele linków, zdjęcia i inne pomocne materiały wspomniane w odcinku. Mateusz jest pasjonatem swojego dzieła. Dlatego myślę, że jeszcze wiele dokonań jest jeszcze przed nim. Po naszej rozmowie zastanawiałem się nad tym, na ile my jesteśmy architektami swojego losu. Często może się wydawać, że pracować w firmie jak DeepMind jest kosmicznie trudne, ale na przykładzie z Mateuszem można zobaczyć, że wystarczy konsekwentnie robić swoje. Dlatego życzę tobie osiągać swoje cele również skutecznie, jak to robię Mateusz. A teraz podziękowania. Dziękuję za wszystkie informacje zwrotne, które dostaję, a dostaję coraz więcej. Przypominam, że możesz kontaktować się ze mną przez dowolny wygodny kanał dla ciebie. To może być Twitter, Facebook, LinkedIn, strona kontaktu na biznesmyśli.pl. Na początku wspomniałem, że opowiem, jak można dostać bilet do konferencji zorganizowaną przez Google. No właśnie, mam dobrą nowość dla ciebie. W tym roku Google Developers Day Europe będzie zorganizowany w Krakowie
i odbędzie się 5 i 6 września. To jest ciekawe wydarzenie dla osób, które interesują się technologiami rozwijanymi przez Google. Osobiście bilet kupiłem już kilka miesięcy temu, mówię dlatego, żeby pokazać ważność dla mnie tego wydarzenia. Ale dzięki współpracy z Google mam do rozdania 3 bilety dla najbardziej chętnych. Przypomnę, że wartość tego biletu jest $250. A więc pytanie, chcesz dostać taki bilet za darmo? A może chcesz się spotkać z ludźmi z Google, którzy rozwijają innowacyjne produkty? Będzie również sporo osób z Doliny Krzemowej. A możliwe chcesz ze mną porozmawiać osobiście na tym spotkaniu? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to już mówię, co masz zrobić. Po pierwsze, dołącz się do grupy Data Workshop na Facebook. Po drugie, znajdziesz tam baner i udostępnij ten baner z napisem Google Developers Day ze swoim komentarzem, dlaczego chcesz pójść na konferencję. I po trzecie, zaangażuj również swoich znajomych i może się okaże, że pójdziecie razem. Masz na to 3 dni. Poniedziałek, wtorek i środę. Następnie w czwartek z rana 31 sierpnia wybiorę 3 najbardziej wartościowe powody, według mojej skromnej opinii to zaznaczę, i skontaktuję się z tymi osobami przez wiadomość prywatną. I do końca czwartku, czyli ten sam dzień 31 sierpnia, będę oczekiwał na informację zwrotną z tych wybranych osób. Tak jak powiedziałam, również będę na tym wydarzeniu, więc jeżeli wybierz się tam, proszę daj mi o tym znać, chętnie z Tobą się spotkam i porozmawiam. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas, Twoją energię i chęć do rozwoju. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!